Pani mnie pyta, pani redaktor, o drogę Pułaskiego w Krynicy, to chciałbym wyjaśnić, że my jesteśmy jako powiat otwarci na realizację tej inwestycji. Zresztą powiat w tej kadencji zrealizował już 140 km nowych dróg w powiecie. Jest to rekord, który ciężko będzie kiedykolwiek pobić, bo porównam, że w innych kadencjach realizowało się 35-40 km dróg i my jesteśmy gotowi. Ja zwrócę się do pana burmistrza w najbliższym czasie z oficjalnym pismem, bo problem jest w tym, że powiat jest odpowiedzialny za nawierzchnię, drogę, natomiast nie jest odpowiedzialny za wymianę infrastruktury podziemnej, to jest kanalizacyjnej, wodnej, gazowej, energetycznej. I ja zaproponuję panu burmistrzowi, który domagał się, nawet niepotrzebnie tak w sposób krytykancko podchodzi do nas, jako do zarządu i powiatu, bo my chcemy realizować. Zwrócę się do pana burmistrza, oferując mu przekazanie tej drogi celem wymiany infrastruktury podziemnej, a my jak najbardziej, ja przeznaczę rezerwę na to, aby tą drogę poprawić, odnowić całkowicie. Natomiast te kompetencje i zakres tych prac podziemnych należy do gminy, dlatego też powiat nie może realizować. Może realizować drogę z chodnikiem wspólnie z panem burmistrzem, natomiast pan burmistrz musi dokonać wymiany całej tej infrastruktury podziemnej. I ja nie widzę żadnych problemów. Chcemy to robić, tylko musi być dobra wola ze strony pana burmistrza. W najbliższym czasie na sesji tę sprawę poruszę, przekażę pismo do pana burmistrza. Myślę, że pan burmistrz podejmie to wyzwanie i będziemy tą drogę realizować. Bo to chodzi o Pułaskiego, od samego początku, tutaj od skrętu. Od Ronda. Od Ronda aż do Tylicza, tak? Tak, to jest cały ten odcinek drogi. Możemy oczywiście podzielić etapami, nie musimy całości robić w jednym czasie, bo to jest kosztowna inwestycja. Natomiast etapami możemy tą realizację inwestycji w jakimś krótkim czasie, 2-3 lat zrealizować, ale to przede wszystkim zależy od pana burmistrza, czy będzie chciał realizować te inwestycje, które należą do jego kompetencji. Bo ta droga jest bardzo zniszczona, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten ostatni odcinek tam, gdzie się skręca już na górę parkową. Tak, pani redaktor, my byśmy zrobili nawierzchnię, ale w sytuacji, kiedy będzie wymiana tej całej infrastruktury podziemnej, to my nie możemy tego robić, bo za rok czy za dwa byśmy wszystko zniszczyli. Dlatego czekamy, aż pan burmistrz zdecyduje się, że wymieni to, tą całą infrastrukturę podziemną i my wtedy naprawdę zrobimy to bez problemu i szybko.